I w przypadku kolejnego projektu uchwały numer 113-13 także został dołączony wniosek o odstąpienie od tego wymogu przedłożenia na 10 dni przed sesją. Ten wniosek też wymogi regulaminowe spełnia. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, proszę. Rozumiem, że nikt. Przystępujemy do głosowania. Wnioskiem, kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, druk numer 113-13 w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Czajnej. Opiniuje się pozytywnie projekt pod nazwą Rozbudowa ulicy Czajnej w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd teraz także pozytywnie zaopiniował przedłożony przez komisję projekt. I otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś chciał zadać głos, proszę. Pan Jarosław Penel. Mam pytanie do Pana Przewodniczącego. Czy będzie wymieniona prośba mieszkańca ulicy Czajnej, mieszka na końcu, żeby postawić tam słup oświetleniowy na samym końcu? Bo była taka obietnica, że w momencie, jak zostanie ten projekt przegłosowany przez nas, że ta jego prośba będzie uwzględniona. On nie planował, że jest w stanie pokryć koszty po prostu za tym projektem, bo zależy mu na tym naszym oświetleniu. Ten projekt, o ile dobrze kojarzę, on pokazuje rozwiązanie ulicy Czajnej od początku do końca, więc razem z oświetleniem. Natomiast tak czy inaczej myśmy o tym oświetleniu, tej ostatniej lampy rozmawiali o tym, że to byłoby realizowane być może już na wiosnę. Także nim tak naprawdę ruszą wszelkie próby pracy, nie? Związane z samym realizacją projektu. Więc tak czy inaczej to oświetlenie tam będzie. Mieliśmy jeszcze zrobić wizję po ciemku, zobaczyć jak to faktycznie wygląda, bo lampy wcześniejsze, które były zamontowane, miały ten problem rozwiązać. Taka była informacja od firmy, która instalowała to oświetlenie. No, po prostu się musimy wybrać po ciemku i zobaczyć, czy jest tam jaśniej, czy nie. Ktoś z Państwa radnych w tej sprawie jeszcze chciałby zadać głos? Czy to jest cała ulica od początku? Może rząd. Tak, rząd jest cała ulica. Cała ulica. Ten to jest taki... To jest rozwiązanie kompleksowe. To jest na razie projekt. Tam w kolejnym etapie będą konsultacje społeczne z mieszkańcami, bo tam są pewne problemy natury prawnej. Sprawa działa. Żeby zrealizować tą inwestycję, no część mieszkańców będzie chciała nieco ustąpić swoich własności. Tutaj może się różnie to skończyć, bo tak jak Państwo pamiętacie, no kilkanaście lat temu była pierwsza przymiarka do budowy ulicy Czajnej. Wtedy na protest mieszkańców ona zakończyła się niepowodzeniem. Także tutaj trzeba podchodzić do tego z dużą ostrożnością. Natomiast środki znalazły się w budżecie. Zresztą w umowie został z firmą projektową zapisany taki warunek, że musi być najpierw opinia Rady Dzielnicy. Stąd też ten projekt i stąd inicjatywa Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 113-13 w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Czajnej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.